serdecznie wszystkich uczestników, opiekunów, no i przede wszystkim nasze szanowne jury. Pan Roman Chudaszek, kompozytor, artysta, muzyk, dziekan Wydziału Jazzu w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie. Witamy serdecznie. Pani Beata Toczek, muzyk, wicedyrektor w Państwowej Szkole Muzycznej pierwszego i drugiego stopnia w Nysie i przewodnicząca naszego jury. Oraz pani Anita Glakla, dyrektor Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Nysie. Zaczniemy od kategorii solistów i w klasach szkoły podstawowej 4-8. Aż z Iranu gdzieś przez Irak, Syrii razem z Palestyną, Wojtek dzielnie szedł z kompanią, by odbić Monte Cassino. Wykarmili go jak szczenie, traktowali jak kamrata. Szeregowy miś nie wiedział, że w trudnych przyszło żyć czasach. Posłuchajcie tej historii, o niedźwiedziu, co szedł z wojskiem. Metryka nie może Arab, ale serce to miał polskie. Kiedy widzisz śmierć, codziennie dusi strach i brak oddechu. Żeby nie popaść w szaleństwo, misia trzeba ci śmierć. Jeżeli tutaj domu próg, jeżeli serce stąd pochodzi, na miedzach śpi czerwony głóg, a chleb powszedni tu się rodzi. Jeżeli źródła biją stąd, by dać początek modnej Wiśle, i jeśli tu najbliższy ląd, o którym zawsze będziesz myśleć, nauczmy się na pamięć tego kraju. Litera po literze dzień po dniu. Rozkwitały bąki białych róż. Wróć Jasieńku z tej wojenki już. Wróć, ucałuj jak za dawnych lat. Dam ci za to róży najpiękniejszy kwiat. Wróć, ucałuj jak za dawnych lat. Dam ci za to róży najpiękniejszy kwiat. Ciemno, więc niewiele też widziałam i pamiętam też niewiele. Było ciemno, wiem, że z pochyloną głową stałam, tak jak stoi się w kościele. A więc stałam, nie widziałam, bo ciemno, lecz słyszałam wciąż ten głos, ten głos, ten głos, ten głos. Potem ci bliżej, więc podeszłam jak skruszony obywatel do przedstawiciela władzy. Podejdź bliżej, już wiedziałam, że ucieczka błyskawiczna tu niczemu nie zaradzi. Więc podeszłam, usłuchałam, bo ciemno, lecz słyszałam. Czytałam dziś pewne żale o niej, o biednym aniele, co za życia znalazł się w piekle, zniewolona pod smutnym niebem. A w uszach piszczało jej stale od strzałów, wybuchów gdzieś dalej. Przez okno spogląda niepewna, z nadzieją, że to tylko burza. A wojna już nie człowiek się śmieje i w serce jej ciśnie kamienie. Ona modlitwą się broni, cudem dziś śmierci unika. Wolna ojczyzno moja, Boga ojczyzno moja, dziś takich aniołów jest wiele. Chciałabym nowe ręce do parzenia kawy, robienia makaronu i rwania sałaty, bo te to najwyżej wyczyszczą karabin, wykopią dół pod bramą, potem na to kwiaty. Tych nie chcę, te zepsute, krew za paznokciami. Jak ja mam na to teraz założyć pierścionek? Zwały cegieł desek przytkane szmatami. I jak ja mam to na powrót nazwać swoim domem? Chciałabym nowe oczy, świeżutkie z pudełka i najlepiej zielone, choć
konieczne. Pamiętasz, jakieś się u kolan matki papierowymi bawił żołnierzami, jak wiatr przez okno wpadł i zmiotł ci wojsko, a tyś zalewał się łez strumieniami. Koiły wtedy troski twe dziecięce, matczne ręce, matczne ręce. Koiły wtedy troski twe dziecięce, matczne ręce, matczne ręce. A później, później, gdyś już był harcerzem, ileż to w domu było ambarasu, gdyś się sposobił do pierwszej wyprawy w daleką drogę do bliskiego lasu. Gładziły jasne włosy twe chłopięce, matczne ręce, matczne ręce. Wolność jest jak latawiec w chmurach, wolność to w szkole dzieci wrzask. Niewola jest jak czarna chmura, która pożera słońca blask. Ktoś pyta, co to znaczy wolność, czy ona żyje w każdym z nas, czy jest drużyną w niebie wolną, po której truchtem sunie czas. Ktoś pyta, co to znaczy wolność, czy ona żyje w każdym z nas, czy swobody, niewola to powietrza brak. Jak nie da zabić się miłości, co w duszy tkwi na samym dnie, tak oddech gaśnie bez wolności, bez której człowiek dusi się. Nie złamie wolnych żadna klęska, nie stworzy śmiałych żaden trud. Pójdziemy razem do zwycięstwa, gdy ramię w ramię stanie lud. Warszawskie dzieci, pójdziemy w bój, za każdy kamień twój, stolico damy krew. Warszawskie dzieci, pójdziemy w bój, gdy padnie rozkaz twój, poniesie wrogą gniew. Wiśle, Wola i Mokotów, ulica każda, każdy dom. Gdy padnie pierwszy strzał bądź kotów, jak w ręku Boga złoty grom. Warszawskie dzieci, pójdziemy w bój, za każdy kamień twój, stolico damy krew. Warszawskie dzieci, pójdziemy w bój, gdy padnie rozkaz twój, tego, gdyby nie życie 6 milionów ludzkich dusz. Dlatego Polaków chcieli zapamiętać i czasem nad tym się wzrusz. Dzięki nim to jest Polska, dzięki nim mówi po polsku, dzięki